A we wszystkim, z tej strony Przemo i tym razem mam nadzieję, że już wszystko będzie dobrze, ponieważ jak wszyscy dobrze chyba wiemy, no na ostatnim odcinku nie było głosu, ponieważ zapomniałem włączyć w ogóle nagrywanie go i cóż, na świecie działo się dość sporo, bo zawarłem sobie już z Holy Roman Empire'em, dzięki do któremu stoczyłem trzecią i pierwszą wygraną wojnę polsko-pomorską, w której zabrałem Pomorzu Słupski i Gdańsk. Jak tu widać na załączonym obrazku, Prusy się rozpadły, podzieliły się, zostały podzielone, że hełmno wpadło w ręce Pomorzan, a Zemigaje dostali resztę Prus. I ten oto sposób mam tutaj dwa dość sporawe mocarstwa, które trzeba będzie zniszczyć, czyli Zemigajów i Pomorzan. Ale poza tym mamy jeszcze tutaj takie gówno, które się Węgry nazywa. I ono natomiast mi chyba w drugim już odcinku, znaczy pomiędzy tym wszystkim, bo znów się pamiętam, coś tam kiedyś nie nagrało, że straciłem Cieszyn. Straciłem, słuchajcie, Cieszyn i przez to wszystko, no wiecie jak to jest. To jednak było moje etniczne ziemie, moje etniczne państwo. Więc teraz zamierzam się lekko odbudować, a następnie wypowiem wojnę tym oto pierdolcom. W międzyczasie może akurat się trus z Pomorzem skończy, to może jakiś hełm, no tam im zabierzemy, żeby mieć claima de jure na całe Prusy później. I wydaje mi się, że tak to właśnie właśnie będzie działało. Kiedy właśnie mam trus? 99, to 10 lat będzie. Tutaj claim na Podlasie się jeszcze nam nie zrobiła, szkoda, bo bym bardzo chciał Podlasie do naszej Polski kochanej przyłączyć. Oho. Mamy tu sobie coś. W ogóle jak ja dawno w Crusader Kingsa nie grałem, bo miałem dość sporową przerwę, powiem wam. Weźmy to. Wygląda dość fajnie. Jak to tu właśnie wygląda? Mam dwóch synów. Mam syna Grzegorza i mam syna Krzysztofa, który jest moim następcą. Mam księżną Anię, mam księżną Zuzię i mam Natalię. Dobra, wszyscy tutaj mam bardzo dużą rodzinkę, która jest dość fajna. No i co my tutaj możemy tak naprawdę na świecie zrobić? Tak naprawdę nic. No, mam sojusz z Danią, mam sojusz z cesarstwem, mam tutaj sojusz z jakimś tam wasalem Węgrów, który był królem oczywiście, ale debil dał się zajść i przegrał wojnę domową. I teraz jest taka sytuacja, a nie inna. Ale cóż, był po prostu czas przymyknąć, że ta gra mnie nie lubi. Imperium chyba przegra, tak mi się wydaje, tę wojnę. Ale w sumie teoretycznie to by mi było nawet na rękę, bo później jakby się zerwał jakimś cudem ten sojusz, to byłoby mi łatwiej na przykład zabrać coś od nich. Tylko chwila, czy ja mam tutaj jakieś takie rzeczy? No mam na pewno claim de jure tutaj, ale poza tym to chyba nic nie mam. Tak. Obar. Dobra, kim ty jesteś, omal? Prince Grzegorz, dobra, Asing Guardian. I niech ten pan tutaj go bierze. No i co my tu jeszcze możemy zrobić? Póki co to tak naprawdę nic się nie dzieje. Ja tutaj zbieram sobie wojska, ile ich już jest. No, trochę jeszcze się musi tego zebrać na pewno, więc ja nie będę was tym na razie zanudzać, więc usłyszymy się za chwilę, kiedy już wszystko będzie gotowe do wojny. Okej, to znowu ja i myślę, że jestem już w miarę gotowy, bo tutaj mam już trochę wojska zgromadzonego. Jeszcze jak tych wszystkich tutaj moich sprzymierzeńców wyślemy do tej wojny, to w ogóle już będzie totalna wojna totalna, że tak to powiem. I mam też nowego sojusznika. Naszym nowym sojusznikiem będzie pani Chorwacja. Chwila. A, to jest Krzysztofa. Ja chcę na Grzegorzu mieć jakiś tego. Nie Queen Ned. Chwila. Jak ja debil biorę Async Guardian, a ja chcę Async Betoral. Chcę tą laskę i żeby ona się hajtnęła z moim Grzegorzem. W ten sposób
byśmy tutaj mieli dość silnego sojusznika, który jest też przy okazji wrogiem Węgrów, mianowicie Chorwację. My sobie tutaj utworzymy z nimi ten sojusz jak najbardziej, w taki oto sposób. Dobra, oni się oczywiście zgodzili i teraz w tenże oto sposób ja, Przemysław I Piast, wypowiem wojnę o cały Cieszyn. Siarka, o Boże. Dobra. Jakby co to złego, co złego, to nie ja. Dobrze. W takim razie mamy sobie tutaj to. Wypowiemy im wojnę. Oczywiście wołając do tego wszystkiego naszych sześciuteńkich sprzymierzeńców, Dania i w ogóle wszystkich. Teraz sobie tutaj weźmiemy jeszcze nasze wojska i nie wszyscy zbiorą się w Krakowie. Dania dołączyła, bardzo mnie to cieszy. Chorwacja też dołączyła, Imperium dołączyło, to już w ogóle będzie rozpierdol. Ile wy macie wojsk właściwie? No niby niewiele, bo tam jeszcze wojnę prowadzą, ale mam nadzieję, że chociaż tam Tisiaka podeślam chociaż, albo cokolwiek. Nie no, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Ja póki co ruszam tutaj. Chorwacja, ile masz wojsk? Przepraszam, Bolesław nie powinien być chyba zbytnio... Kurde, mam nadzieję, że kosiarka ta zbytnio nie przeszkadza. Dobra, będę hardcore, spróbuję z królem to zrobić. Wiem, że nie powinno się za Chiny tego robić, ale nie mam też tutaj... nie mam też tutaj zbytnio dowódców, nie wiem czemu. The following sons to... Do not hold and land. Prince Krzysztof of Poland. Ty jesteś już dorosły i ty nie masz ziemi żadnej. O, jak mi przykro. Jak ja umrę, to odziedziczysz zaraz po mnie. Dobra. Wy się tam bijecie. Ja sobie to spokojnie wszystko poprzejmuję. Tylko widzę, że Chorwaci sobie tak trochę tam nie radzą. No zobaczymy, jak to wszystko będzie. O! Dania! Dania! Dania jest dobra. Lubimy Danię. Weźmiemy ich szturmem. Tak sobie myślę. Pięknie. Pierwsze zwycięstwo polsko-węgierskie. Mamy poborca podatkowego nowego wybrać, więc chwila. Co jest? Halo. Weźmiemy sobie tego pana i niech on zbiera podatki w mieście Kraków. Niech tak będzie. Znowu szturm. O Boże! Dania! Dania, help! Dania. O, ale teraz chyba na Danię idą. Szybki szturm, dobra. Naprzód, Danio! Zabijmy tych łajdackich Węgrów. Polak, Węgier, dwa bratanki mówią. Ha, w dupie chyba. Polak, Węgier, dwaj wrogowie. Excellent. A, wy tam idziecie, dobra. Może tutaj trochę ich postraszmy, może tutaj tych pokonamy. Dobra, teraz szukamy tamtych frajerów. Tutaj są. Dobra,
Myślę, że jeżeli to wygramy, to już będzie całkiem spoko i wygramy tę wojnę już. Co to ma być? Coś się stało? Mam nadzieję, że nic złego. O, teraz możemy sobie komandera jakiegoś nowego wdać. Niech to będzie na przykład nasz syneczek. Co to jest? Nie wiem. Wy się tam bijcie, nie przeszkadzajcie sobie. Ja będę gonił Węgrów. Wy chyba tu idziecie, moi drodzy. Sporo napisów. A, dobra. Tu już was mam. Nie pokonacie mnie. Ta wojna jest już wygrana. No, dokładnie. 100% offer peace. Zabieramy co etnicznie powinno należeć zawsze do nas i w ten sposób wygrywamy wojnę. I nasza Polska nie dość, że wróciła w ten sposób do rozmiarów, które miała na początku gry, to jeszcze tak naprawdę dostaliśmy od tego wszystkiego trochę takich nowych ziem w postaci Gdańska i Słupska w poprzednim odcinku. Co będzie naszym następnym celem? Myślę, że Pomorze. Myślę, że Pomorzem zajmiemy się w pierwszej kolejności, tylko najpierw musi się PiS z nimi skończyć. Co? A nie. Chwila. Ty bibko ty. Ty walona kurwa. Wiecie co on zrobił? On przeszedł na katolicyzm. A to oznacza, że ja już nie mogę mu świętej wojny cholera wypowiedzieć. Ajajajaj. Zatem, nie wiem, niech mi fabrykuje ten nowy kanclerz na hełm, no. Klejma. Może coś tam uda się zabrać. Komandera nowego trzeba wyznaczyć. Nie będzie ten celibat. Hehe. Dobra, chwila. Niech ja sprawdzę, jak tam z nagraniem stoimy. O, jeszcze trochę. No, co my tak naprawdę możemy tutaj zrobić? O cholera, tutaj rewolucja w Chorwacji wybuchła. Odstrzymam sobie grę na razie. Niech sobie ten czas leci. Wow! Deus Vult, oczywiście. Mamy tutaj krucjatę przygotowania. Co? Ej, chwila. Czy właśnie wypowiedzieli... Czy oni właśnie zrobili krucjatę na Francję? Kuźne. Ja nie wierzę. Co tu się właśnie odwaliło? Nie wiem, moi drodzy. Właśnie została wypowiedziana krucjata na państwo katolickie. Chyba. Nie właśnie. Oni tu zmienili sobie religię. Jakieś lola. Ta na lola sobie zmienili. Lollard. Tak się religia nazywa. I... papież właśnie wypowiedział im krucjatę. Boże, ta rozgrywka jest bardzo ciekawa. Ta rozgrywka, powiem wam szczerze, jest bardzo ciekawa, mi się podoba. To, co tutaj się odpitala właśnie. Pomorzanie właśnie stali się katolikami. Ci tutaj w ogóle odeszli z katolicyzmu i stali się czymś tam śmiesznym. Ja no, myślę, że możemy w sumie spróbować wesprzeć tego naszego papieża tutaj. Kto tu właśnie jest? Jest Szkocja, jest Kanada, która jest tam gdzieś w Irlandii. Jest też jakaś Irlandia, tutaj jest jakiś ten. No, w sumie, czemu by nie? Zaznaczmy sobie Crusade for Friends, send. No i miejmy nadzieję, że pan tutaj, papież nam to wszystko... No. Dobra, mamy wojnę z Francją. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, ale to, jak dla mnie, jest za dużo, jak na jeden odcinek, więc proponuję, żebyśmy w tym momencie zakończyli to wszystko.
Więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, jeśli wam się podobało. I do usłyszenia w kolejnym materiale, gdzie to będziemy toczyć krucjatę na Francję. Do zobaczenia.